Cześć wszystkim. Po dłuższej przerwie wybrałem się do lasu 7 czerwca po paru dniach deszczy. Ostatnio przeszło nawet wczoraj dwie duże chmury. Także rowki na drogach są pełne wody. Tutaj lało, lało, lało. Przeszły nawałnice. Jest mokro. Tyle co się łaziłem i trafiłem tu w stałą miejscówkę na tą drogę. A tyle co się łaziłem, znalazłem 3 kozaki roboczywe, także ja ich nawet nie brałem. Widać, że ludzie jeżdżą, bo są ślady, nawet chyba chodzone było główną drogą tutaj, ale tam chyba nie było. Także ja na dzisiaj mam pięknego kozaka czerwonego, który trafił mi się. Tam piękny, zjedzony, zobaczcie. Te żarty. Te żarty. O. Te żarty, biorę go do koszyka, idziemy dalej. Kurde, nie wiem, czy mi się nie przerwało nagranie, bo mama dzwoniła, niestety. Chyba coś się stało, ale odrzuciłem. Dobra, idziemy dalej. Może dalej uda coś się znaleźć. W końcu dzisiaj ludzie zbierają wszędzie prawdziwki. Piękne, dorodne. O ile to zdjęcie było z tego roku, widziałem na Lublin 112. A tak przy okazji chciałem pozdrowić pana Aleksandra z Rosji, który także zbiera grzyby. Aleksandra, ciebie pozdrawiają. Mój drog, towarzysz grybów. Nie wiem, czy dobrze powiedziałem. Pozdrowiłem towarzysza grzybiarza. Także Aleksander, ja ciebie pozdrawiam. Czarną i resztę pana Tadeusza. Pan Tadeusz Zapałek, który pięknie zbiera prawdziwki u siebie na terenie, a ja chyba resztki i ochłapy. Jeszcze nadają parę dni burz, deszcz, tak na zmianę, na przemian z upałami. Może coś z tych grzybów lepszego wyjdzie. Tak gdzieś w drugiej połowie czerwca. Jak na razie to tak to u mnie, bynajmniej u mnie trafiały się symbolicznie. Byłem dzisiaj na targu, tam mają pełno kurek, ale nie kupowałem, po prostu mnie chwilowo nie stać. A tutaj nie chcę nikogo nachodzić na kurki, po co mi to potrzebne. Może uda się jeszcze nazbierać. Dobra, ja idę dalej. Zobaczę, czy są maślaki. Jest 3 minuty 30 w filmiku. Ja idę sobie piękną leśną dróżką, na pewno ją kojarzycie. Do następnej części, może uda się coś jeszcze znaleźć. Trzymajcie się. Hej.